Szanowni Państwo, w związku z licznymi informacjami, które napływają odnośnie używania ostatniej niedzielę kościołów Ambony do celów politycznej promocji przedstawicieli pis zwracam się do Państwa z prośbą, szczególnie do wyborców z mojego okręgu świętokrzyskiego, ale również z całej Polski, o to, aby w najbliższą niedzielę dokumentować, nagrywać najlepiej, Przejawy łamania ciszy wyborczej, przejawy używania Kościoła do polityki. Uważam, że zgodnie z Konkordatem, zgodnie z ustawą określającą stosunek państwa do Kościoła katolickiego, używanie Kościołów do prowadzenia działalności politycznej jest wprost sprzeczne. Po pierwsze z nauczeniem Kościoła. Papież Franciszek nazwa to herezją. Po drugie z zapisami prawnymi umowy międzynarodowej, jaką jest Konkordat która mówi o autonomii państwa i kościoła, i mówi o tym, że państwo nie będzie się wtrącać w sprawy kościoła, ale kościół też nie będzie się wtrącał w sprawy państwa. Po trzecie, z ustawą, która mówi o tym, iż wszystkie organizacje religijne dlatego mają przywileje, że nie są zaangażowane w żadne spory różnego rodzaju, w tym o charakterze politycznym. Jako katolik, Muszę powiedzieć, że dla mnie tego typu używanie kościołów do prowadzenia działalności politycznej, również używanie w postaci prawa do powietrzenia plakatu. Takie ulotki, takie plakaty tego typu nie mogą znajdować się w kościołach, nie mogą znajdować się w kruchcie kościoła. To jest ulotka w charakterze politycznym, ją można rozdawać na bazarach. Natomiast w od kościołów tego typu działalności politycznej wara. Yy, I jeżeli Państwo zaobserwujecie tego typu zjawisko, proszę udokumentować, proszę podać dane. Ja zobowiązuję się, że przedłożę po wyborach taki raport do właściwych biskupów oraz prześlę kopię do właściwej kongregacji yy, do spraw duchowieństwa w stolicy apostolskiej w Rzymie. Myślę, że Trzeba taką akcję zapowiedzieć, żeby ukrócić tego typu praktykę. Niestety, w dużej części polskiej kler jest pod wpływem Radia Maria, które od, ra, od lat propaguje PiS i dostaje za to ogromne dotacje. I tego typu praktyka skorumpowanego kościoła po prostu jest wypaczeniem, jest aberracją. My, jako katolicy, musimy się temu Stanowczo przeciwstawić, bo to jest pewnego rodzaju herezja, pewnego rodzaju nieposłuszeństwo, również stanowisku oficjalnemu, przynajmniej stanowisku hierarchii kościelnej, która twierdzi, że w politykę się nie angażuje i nie pozwala na angażowanie poszczególnych księży. Pilnujmy tego, proszę Państwa, pilnujmy, bo to jest nasze prawo i nikt nie ma prawa pozbawiać wiernych wolności w tym zakresie. To jest prawo każdego człowieka, żeby sam ocenił, na kogo ma zagłosować. To jest jedna rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć. Druga to chciałem skomentować to, co się dzieje w Wojsku Polskim. Proszę Państwa, rozpada się system dowodzenia armii stworzony przez PiS. Prezydent powołał osobę, która nie przeszła normalnego trybu funkcjonowania w armii. Jest generałem z obrony terytorialnej. Nastąpiła dowód, dymisja dwóch najważniejszych generałów polskiej armii. To może świadczyć o tym, że PIS przygotowuje pewną akcję na wypadek przegrania wyborów. Bardzo bym przestrzegał polityków pis przed tego typu akcją, bo to może się skończyć. No, nie bywałem w społecznym. Widzieliście milion ludzi na ulicach Warszawy. Gdyby doszło do zakwestionowania wyborów albo do ich przesunięcia, to będziecie widzieli 3 miliony i to nie będzie pokojowy marsz, tylko będzie wielki Majdan, który będzie domagał się demokracji. Nie próbujcie nawet. Nie próbujcie podważać prawa Polaków do decydowania, kto będzie rządził. Wasza kadencja, panowie spisu się kończy. I to widać po waszych nerwach, nerwach Morawieckiego po przegranej ewidentnie debacie, Mer nerwach Kaczyńskiego, który sam osobiście wyrywa tabliczkę z wieńca, który krzyczy, żeby podawać nazwiska osób, które mu się nie podobają. Ten człowiek po prostu z nerwów, z paniki już straci panowanie nad sobą, traci poczucie tego, co, co powinien robić. No abstrahując już od wszystkiego polityk, które na pięć dni przed wyborami krzyczy do policjantów dajcie mi tego, nazwisko tego, tej osoby, to, to, to nie jest żaden demokrata. To jest jakaś okraczna próba dyktatury, która skończy się wraz z 15 października. Skończy się zakończona wolą Polaków, której nikt, nie przekreśli i której nam nikt nie zabierze. Dziękuję Państwu uprzejmie. Można wysyłać informacje o tych zjawiskach negatywnych kościele do mojego biura, biuro małpagiertych Można informować o tym, będę to zbierał, będę to przygotowywał i można również przestrzec proboszczów, że tego typu akcja będzie robiona w skali okręgu czy w skali całego kraju pójdziemy wszyscy msze, pomodlimy się i będziemy uważnie patrzeć, czy przedstawiciele kleru nie łamią zasad kościoła, nie łamią zasad państwa, nie łamią zasad prawnych, które przecież wszystkich obowiązują, nie tylko świeckich, również księży. Prawo obowiązuje i ja im o tym przypominam. Dziękuję Państwu.